Kabaret potem śpiewał, a my na chwilę odkładamy ścianę i głowę pana redaktora, bo w naszym studiu już są goście, których możemy przedstawić. Tak jest, Mariusz Kilian, dzień dobry. Witam serdecznie. W biegu przed próbą przybiegł i zgodził się zaśpiewać to, co powstało przed chwilą tutaj w Trójce. Na naszej antenie się zaraz to odbędzie. I Łukasz Borowiecki, jak zwykle. Dzień dobry. Który komponuje w ciągu godziny to, co zostało napisane. Panowie i pani, bo to do pani redaktor też kieruję to pytanie. Szczerze wypowiedzcie się. Zdarzyło wam się kiedyś wyjść z lokalu nie płacąc rachunku? Mariusz, od ciebie. Kto pierwszy? Ty, no jako gość. Nie będę nazwał, mówił jaka to jest nazwa tego może sklepu, ale tak, zdarzyło mi się, zostało mi w koszyku długopis, ponieważ poszedłem po tak zwane materiały biurowe. Aha. I wynosiłem je ze sobą. Pani bardzo konsekwentnie przeliczała, co jest, i widziałem, że ona nie widzi, że ja w koszyku mam niebieski długopis. Taki za 48 groszy. Za 48 groszy, on jest do połowy stalowy, plastikowy, do połowy niebieski, czyli dwukolorowy. Aha. Plastikowy i niebieski. I pani przeliczyła wszystko, poprosiła moją kartę, podałem jej nawet, może nie numer PESEL-u, ale kod, bo każda pani pyta, Kasia, o kod. I wychodząc, cały czas czekałem, bo byłem tak sparaliżowany, aha, że nie miałem zielonego pojęcia, jak mam jej wytłumaczyć, że ona tego nie policzyła. Nie policzyła i że ja go widzę. Bo ja go zobaczyłem wtedy, kiedy ona powiedziała, że mam zapłacić tyle i tyle. I ja jej płacę i wkładam te rzeczy z powrotem do koszyka i widzę, że jest ten długopis. Nigdy nie byłem tak spięty. Na żadnej scenie, przed żadnym premierą i spektaklem nie byłem tak spięty, jak przez te dobre 15 sekund, kiedy musiałem się wydostać spod kasy, stanąć obok i przeładować to do torby. Jeżeli sobie jeszcze z tym nie poradziłeś jakoś, to ci radzę, żebyś po prostu przyszedł do tego sklepu i odniósł dwa długopisy i tak ta sprawa zostanie załatwiona. Problem polega na tym, że ja ten długopis gubiłem od razu. No to kup lepsze i oddaj po prostu lepsze. Ale jak to się kończy zawsze? No właśnie. Prawda? I traumatyczne przeżycia i... Czapka na mnie nie gorała, ale jednak długopis ginął. Łukasz, tobie się zdarzyło kiedyś wyjść z lokalu nie płacąc rachunku? Nie, no ja chyba zawsze płaciłem, ale byłem świadkiem takiej sytuacji ostatnio, że grupa znajomych, złożyliśmy się na rachunek, po czym kolega zabrał wszystko i wyszedł, bo myślał, że to jest reszta. Świetna metoda, on się z tego utrzymuje. Dobrze znajomi. Mi się nie zdarzyło, a panu redaktorowi? Nie, ja wręcz przeciwnie. Ja zawsze pytam, czy drugiego nie zapłacić. Oczywiście, że nie mówię szczerze, ale ja tutaj jako reprezentant publicznego radia muszę wypaść najlepiej z was wszystkich. Nie zdarzyło mi się chyba... Dobrze, nie będę się przyznawał, nawet gdyby mi się zdarzyło. Natomiast tłumaczymy, skąd to pytanie i z czego się wzięła dzisiejsza piosenka. Otóż parę dni temu na antenie Trójki, dokładnie w serwisie Trójki, pojawił się taki oto materiał. W Hiszpanii trwają poszukiwania 120 gości, którzy uciekli z restauracji bez płacenia rachunku, wynoszącego niemało, bo 2200 euro. Do zdarzenia doszło w Bembibre, 10-tysięcznej miejscowości na północy kraju. Kelnerzy twierdzą, że uciekinierzy byli obcokrajowcami, prawdopodobnie Bułgarami lub Rumunami. W restauracji zorganizowali przyjęcie z okazji chrztu. Ewa Wysocka. Restauracja w hotelu w Bembibre została zarezerwowana tydzień wcześniej. Wpłacono 900 euro zaliczki. Na życzenie klientów przygotowano specjalne menu i drogie trunki. Pracująca w restauracji Alicja Simon powiedziała, że wszyscy uciekli, kiedy po podaniu głównych posiłków kelnerzy wnieśli na salę tort. La gente estaba bailando, nosotros estábamos sacando el postre. Ludzie tańczyli, zaczęliśmy roznosić deser i zauważyliśmy, że goście ustawiają się w rządku. Myśleliśmy, że to zabawa i nagle wszyscy zniknęli, opowiadała Alicja Simon. Nieuczciwi goście odjechali zaparkowanymi pod restauracją samochodami. Kelnerom udało się spisać kilka numerów rejestracyjnych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I my jesteśmy przygotowani, bo tutaj trzeba dodać, że do podobnego przypadku doszło tydzień później w innej hiszpańskiej miejscowości. Tym razem padło na restaurację El Rincón de Pepin w Ponferrada. Jak donosi BBC, właścicielka Laura Arias usłyszała od oszustów, że rezerwuje swój lokal na wesele. I z tego, co podawało BBC, to tam podobna sytuacja, to znaczy też jak zaczynali wynosić deser, to znaczy kawa, deser i wtedy te sto kilkadziesiąt osób znowu postanowiło się jakoś ulotnić. To jakiś symboliczny moment, to wynoszenie deseru, prawda?
No, w każdym razie, proszę Państwa, oczywiście ci, którzy spowodowali taką niecodzienną sytuację, już zostali osądzeni przez wszystkich, że złoczyńcy, że złodzieje. A my mamy nieco inną wersję tej historii i poprosiliśmy Mariusza, żeby wyśpiewał tę wersję. Łukasz skomponował muzykę, to teraz Łukasz, bardzo cię proszę, przesiąść się do pianina strojonego w czasach, kiedy jeszcze w Legnicy stacjonowały wojska radzieckie. I ta oto piosenka to jest nasza wersja tej całej historii. Mariusz Kilian, Łukasz Borowiecki. Zaczęło się skromnie. Przyjechaliśmy na chrzciny do lokalu na przedmieścia. W sumie było tam z rodziny osób 120. Żarcie było prima sort. Szybko znikło nam z talerzy, gdy ktoś krzyknął: niosą tort, ratuj się, kto w Boga wierzy. I zaczęliśmy uciekać samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekali przed deserem. Całą mocą, całą siłą uciekali hen za miasto, żeby ich nie dogoniło ciasto. No takie jak... No, a nie minęło czasu wiele. Zaproszenie od kuzyna. Przyjeżdżamy na wesele. Ludzi jak na chrzcinach. Dziadek jak angielski lord. Jest talerza drugie danie. Nagle krzyknął: niosą tort, uciekajcie chrześcijanie. I zaczęliśmy uciekać samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekali przed deserem. Całą mocą, całą siłą uciekali hen za miasto, żeby ich nie dogoniło ciasto. No taki, no mówiłem. A na stypie znów to samo, podszlabany i przez bramy. Jakiś chłopiec krzyczy: mamo, po co uciekamy? Czy to jakiś nowy sport, ta tradycja, synku drogi? Gdy ktoś krzyknął: niosą tort, wtedy wszyscy zapas nogi. I od razu się ucieka samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekają przed deserem. Całą mocą, całą siłą uciekają hen za miasto, żeby ich nie dogoniło, jak mówiłem, ciasto. No panie ludzie, różne ludzie w różnych krajach dbają o tradycję żywą. W Polsce się maluje jaja, Niemcy piją piwo. Nie je się w niektóre dni, albo się zapala znicze. A tutaj w Hiszpanii my spierniczamy przed słodyczem. Zawsze w marcu się ucieka samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekają przed deserem. A tu szuka nas policja, opisują nas w gazecie. A to tylko jest tradycja. No i teraz zapraszamy do bufetu radiowego na ciastko. Dzięki.